Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy od pokazania kobiecego oblicza polskiej wsi. Podczas naszej podróży po kraju już niejednokrotnie przekonaliśmy się, że to właśnie panie są jej siłą napędową. Na Podhalu odwiedziliśmy Janinę Rzepkę. W młodości marzyła, by zostać położną. Jest pierwszą w Polsce kobietą, która została certyfikowanym bacą. Na początku niektórzy górale z Podhala mówili: świat się kończy. Ale w przypadku Janiny Rzepki skończył się. Na podboju serc turystów i byciu żywą wizytówką regionu. Sława emancypantki z małej wsi Brzegi sięgnęła nawet do Japonii, a ona jakby nigdy nic, po prostu robi swoje. A wytwarzanie oscypków nie ma dla niej tajemnic. Góralski świat stanął na głowie, kiedy została pani bacą. Skąd ta decyzja? Oj, to był taki ciężki temat dosyć, to był temat opracowany tam z moim mężem oczywiście, no bo on zachorował, no i wiadomo, że tam były takie różne kontrowersje, że ten ja po prostu się wahała, czy iść na ten górs, czy nie iść, ale Kazę Kwórczą, wiadomo, wszyscy go znają, godę mi tak, no coś ty głupiego, no nad czym się będziesz zastanawiać, godę, przecież siedzisz całe życie na bacówce, wszyscy cię znają, wszyscy godę, klienci, godę, my przecież wszyscy bacowie wiemy, że siedzisz tam, ogi, robisz te oscypki, ścisko z te sery, pucy z godą, to co byś miała nie iść, no nie? No i tak wysłudze po prostu z dnia na dzień to była taka decyzja, że ten właśnie, że mąż nie dał rady, no to ja się spakowała i pojechała na kurs. Ale też koledzy mi mówili o pani, że pani trzęsie góralami, że pani słuchają. To znaczy się, no to sucho, to sucho, no muszą trochę słuchać, wiadomo, że ten, wiadomo, no tak przez unostys jest, jakby nie było, no to szacunek do kobiet, no nie, to zdanie na sesie troszeczkę licy, znaczy troszeczkę, tym bardziej teraz się licy, no nie, jak już kobiety mają takie różne władze tam, ognie i ten, no to wiadomo, że ten, ale no i ty jak się wkurzym, no to ty wiadomo, że muszę nierostami pokrzycać i łopierdzielić tam z góry na dół, chociaż staram się być takim zawsze człowiekiem stonowanym i takim raczej niewybuchowym, ale jak mnie co dokurzy, to po prostu też umiem postawić na swoim. Wytwarzanie serów nie jest tajemnicą również dla Agnieszki Wilkoszewskiej z Mazowsza, która przed wyprowadzką na wieś była urzędniczką. Tutaj mamy tak, wersję naturalną, a ja obtaczam je też w dwóch wersjach, w liściu kolendry albo w pomidorze suszonym z czosnkiem i z bazylią. Do stworzonego przez siebie kwiatowego imperium w województwie zachodniopomorskim zaprosiła nas do Dobrzycy Iwona Bigońska. Zawsze, tak jak mówię, chciałam mieć psa, kota i ogród, więc jedna z form realizacji marzeń to był właśnie ten ogród. Zaczęliśmy zakładać swój ogród, który był w takim trochę systemie pokazowym, żeby można było pokazać ludziom, jak to rośnie, jak kwitnie, ile potrzeba czasu, żeby oddana odmiana urosła. Zaczęliśmy zakładać jednocześnie ogrody. Prowadziliśmy sprzedaż, zaczęliśmy zakładać ogrody, a w międzyczasie pojawiła się koncepcja, że będziemy produkować rośliny. Na północy Polski odwiedzaliśmy również wioskę labiryntów, prowadzoną, a jakże, przez kobietę. Skąd pomysł, żeby postawić właśnie na labirynty? Chcieliśmy zrobić zupełnie coś innego, coś takiego innowacyjnego. Dookoła były wioski garncarskie, zdrowego życia, baśni, rowerów. A my, mając potencjał w postaci ziemi i też tak naprawdę to nie był duży nakład finansowy, bo włożyliśmy mnóstwo naszej pracy tutaj, więc bardzo małym sumptem stworzyliśmy wioskę labiryntów. Na południu Polski trafiliśmy do innowacyjnych rolniczek w Ojcowskim Parku Narodowym. To właśnie tu Magdalena Węgiel i Agnieszka Sendor, mama i córka, stworzyły nietypowy duet i niespodziewanie dla siebie samych stały się naturalnym przedłużeniem historii Pstrąga Potokowego między wapiennymi skałami. Magda i Agnieszka przez innych nie bez przyczyny nazywane są matkami Pstrąga Ojcowskiego. Z sukcesem udało się im przewrócić świetność hodowli naturalnego mieszkańca Jury i rzeki Prądnik, a także stworzyć wspaniałe miejsce do wypoczynku i doznań kulinarnych. Zostałyśmy tutaj totalną ruinę, wszystko było zniszczone. Oszczędności, które wydawały nam się duże, jak każdy rolnik czy przedsiębiorca wie, stopniały na początku, no i nie miałyśmy wyboru, więc zaczęłyśmy działać. Jeszcze wszystko musiało być zgodne z naszym duchem, takim, z naszymi przekonaniami, czyli w stylu slow, czyli że wszystko ma być po prostu zgodne z naturą. A to nie jest takie łatwe i oczywiste. W Małopolsce działa również Anna Sitek. Kilka lat temu razem z mężem Michałem zdecydowała się na porzucenie pracy w mieście i wyprowadziła się na wieś. Zajęła się ekologiczną uprawą lawendy wąskolistnej lekarskiej oraz przetwarzaniem kwiatów lawendy na produkty spożywcze. Plantacje odwiedziliśmy podczas wrześniowych zbiorów. Pokaż, jak robisz te lawendowe cuda. Na sam początek, jak ścinamy kwiatki z krzaczka, musimy zrobić coś takiego.
ponieważ mamy zwierzątka różne na lawendzie, typu pszczoły, czmiele, i żeby one nam nie zrobiły krzywdy i żebyśmy im nie zrobili krzywdy, najpierw otrzepujemy krzaczka porządnie, żeby wszystko po prostu odleciało. Zagarniamy, tu przytrzymujemy rękę, od razu nam się robi mały bukiecik. Nie, najpierw sobie puść tą rączkę, puść. Mhm. Więc tak, tu sobie zagarniasz. I ten sierp właśnie służy do tego, żeby sobie zagarnąć. Widzisz, robi ci się taki mały bukiecik. I tu go sobie przytrzymujesz, tak? Mhm. I teraz poniżej robisz taki ostry ruch. Widzisz? Jest. Na południu Polski zachwyciła nas również działalność malarek z Zalipia. Ich wieś słynie z chat pokrytych kwiecistymi wzorami. Miejsce odwiedzają turyści z całego świata. Tak ozdobione budynki to unikat, a samo Zalipie uznawane jest za najpiękniejszą i najbardziej kolorową wieś w Polsce. Japończycy nie bez powodu umieścili je na liście europejskich cudów. Pani Danu, to u pani wszystko wymalowane. No tak, widzi pani sama, no nie trzeba opowiadać dużo, pani widzisz sama to. I ogródek, i ja, i czapka, i fartuszek, i na co dzień się pani tak stroi pięknie w kwiaty? Tak, pani, ja codziennie. I sobota, niedziela, dni powszednie. A codziennie pani maluje? Pani, ja codziennie może nie maluję, ale myślę, że to trzeba poprawić, to trzeba poprawić. Ja tutaj sobie pozwolę pokazać kaczkę. Chyba też została tutaj pięknie poprawiona przez panią. Tak, pani, ale ona już jest troszkę przypowiała. Słońce ją spaliło, ale ja myślę, że ja dam jej radę. No przecież pani nie utnę jeszcze tego. Panie na terenach wiejskich, tak jak Anna Gawlik, tworzą prawdziwe oazy dla chcących znaleźć chwilę wytchnienia z dala od miejskiego zgiełku. Wow. To pani kolejne królestwo. Również stodoła drewniana jest pozostałością po moich dziadkach. I tutaj od zeszłego roku właśnie zaczęłam dekorować, troszkę odnawiać całą posadzkę od nowa. Zleciłam, żeby została tak wyrównana, bo kiedyś po prostu były zasieki na zboże, prawda? Snopki leżały. Jeszcze w zeszłym roku tutaj było pełno snopków żyta. No i przejazd oczywiście kiedyś się przejeżdżało wozem konnym czy ciągnikiem przez środek. Teraz służy mi to jako taka miejsce, gdzie można się schronić przed słońcem czy właśnie przed ewentualnym jakąś nie najlepszą aurą. Od zapomnienia historię Tatarów w Polsce ocala Dżanetta Bogdanowicz wraz z mężem Mirkiem. W wiosce tatarskiej, na którą mówi się wioska na końcu świata, promuje między innymi tatarską kuchnię. Podjęła nas specjałem, pierekaczewnikiem. Od 2009 roku ma on status gwarantowanej tradycyjnej specjalności w Unii Europejskiej. Jest to potrawa bajramowa naszych polskich Tatarów, i to znaczy świąteczna. Jest to piruk, inaczej się mówiło, nazwa domowa w domach naszych, tak się jego określało. I robiło się jego dwa razy w roku tylko. Co tutaj mamy w środku? W środku jest mięso, ja zaraz przekroję, żeby pani mogła spróbować, a państwo, żeby mogli zobaczyć, jak on wygląda po przekrojeniu. Jest to danie obiadowe. Jest to danie obiadowe, ponieważ jest z mięsem, ale są różne wersje, różne wariacje na jego temat. W programie pokazywaliśmy rolniczki, które swoją energią mogłyby obdarzyć kilka osób. W powiecie tarnowskim w Charzewicach trafiliśmy na fasolową plantację Cecylii Jewulskiej. Tutaj macie państwo fasole piękne, jaś, jesteście państwo dumni. To jest taka chluba regionu, 11 gmin. Tak, no, nasza fasola jest znana tu ogólnie na całe okolice i jest tak jak teraz jest zbyt na przykład dużo na zieloną, na jakieś właśnie potrawy z zielonej fasoli do mrożenia, a tak samo jest po prostu dużo na suchy, jako tam na fasolkę czy jakieś inne potrawy. Z kolei w województwie łódzkim odwiedziliśmy rolniczkę, która jest nazywana sokową królową, Grażynę Wiatr, sadowniczkę, prekursorkę soków tłoczonych. Pani jest w rodzinie pionierką, jeśli chodzi o soki, i wiem, tutaj rozmawiałyśmy, że ta historia rozpoczęcia tej kariery sokowej była bardzo trudna. Znaczy, trudno powiedzieć, czy to była kariera, to było takie szczęście w nieszczęściu, że grad zbił nam sad.
10 lat temu, więc trzeba było coś zrobić z owocami, które były po prostu piękne, tylko uszkodzone. Nie nadawały się na eksport, bo tak to zawsze eksportowaliśmy, więc trzeba było coś z tym zrobić. Postanowiliśmy na próbę przetłoczyć, no i zorientować się, jak klient będzie reagował w ogóle, konsument, czy będzie chciał pić soki mętne, bo wiadomo, że 10 lat temu to takie było troszeczkę nie do końca. Smakowało, ale nie miało wyglądu. Poza hodowlą tradycyjną mieszkanki polskich wsi zajmują się również hodowlą alpak. Ile członków ma pani alpacza rodzina? Alpacza rodzina w tej chwili nasza liczy sobie 18 członków w różnym wieku. Każdy ma pewnie swój charakterek. Każdy ma swój charakterek, każdy jest inny, mimo że stado mamy białe, to każda jest inna, każda jest do odróżnienia po chwili dłuższej. Obcowania z nimi można je wszystkie rozróżnić, każda ma imię. To jest Antoś, a to? A to jest Valentin. Valentin. Czyli Waluś. Jak widać, polskie mieszkanki wsi nabrały mocy i rozpędu, a pomysłów na działalność, wprowadzanie innowacji oraz ożywianie wsi im nie brakuje. Kobiety aktywnie działające na terenach wiejskich, rolniczki, sołtyski, założycielki wiosek tematycznych, twórczynie ludowe, wytwórczynie produktów regionalnych zrzesza Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderki Innowacji. Wszystkie panie, które aktywnie działają na terenach wiejskich lub po prostu je kochają, mogą się do niego zapisać, by wspólnie działać, poszerzać wiedzę i się inspirować. Wszystkim paniom z okazji ich Święta Kobiet życzymy działania z klimatem i z pasją. Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy do województwa wielkopolskiego, do Śmiłowa w gminie Szamotuły, gdzie państwo Just z pasją wytwarzają olej rydzowy tradycyjny. Jego nazwa nie nawiązuje do rydza, ale do lnianki siewnej, ludowo określanej w Polsce jako rydz lub ryżyk ze względu na rdzawy kolor. Trafiamy do serca rodzinnej wytwórni. Metoda produkcji oleju rydzowego tradycyjnego, który posiada unijny znak Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, jest bardzo podobna do sposobu wytwarzania go za czasów naszych przodków. Tradycyjny charakter oleju rydzowego tradycyjnego jest ściśle związany z niezmiennym od stulecia procesem jego wytwarzania. Zebrane i osuszone nasiona rośliny są na początku rozgniatane za pomocą służących do tego celu kamieni, a następnie walców. Jesteśmy w wyjątkowej tłoczni, bo te maszyny mają ponad 100 lat. Tak, one mają już ponad 110 lat. To jest zestaw maszyn, które oczywiście zostały przystosowane do dzisiejszych warunków, ale działają niezmiennie w taki sam sposób, tradycyjnie, i tak właśnie tworzymy nasz olej rydzowy. Co to jest ten olej rydzowy? No, olej rydzowy to oczywiście nie jest z rydzów, tylko z nasion lnianki. Nasiona lnianki wyglądają właśnie w ten sposób. To są takie malutkie kuleczki, a nazwa pochodzi od tego, że one po prostu są takie rude. Rydzowe, jak rydz. Tak. I to przysłowie lepszy rydz niż nic nie pochodzi od grzybów, tylko właśnie od tych nasion. Bo ludzie, jak już tak na przednówku, nic nie mieli do jedzenia, takiego tam tłuszczu, świnek i tak dalej, i pili ciągle ten olej, to już byli tacy troszeczkę już przejedzeni tym. Więc mówili, lepszy rydz niż nic. To zaczynamy tłoczyć. Tak. Na tej maszynie płatkujemy właśnie te nasiona. W ogóle to te nasiona podchodzą od polskich rolników tylko i wyłącznie. One są kontraktowane, sprawdzamy te plantacje, żeby one były utrzymane w odpowiednim reżimie. I tutaj wsypujemy te nasiona i te walce je rozgniatają na takie właśnie jakby płatki, które później podgrzewamy. To w następnym momencie pokażemy dokładnie, jak one są rozpłatkowane. A rozpłatkowane są po to, żeby wydobyć z nich ten olej. Inaczej po prostu się tego nie da zrobić, bo łupina tych nasion jest bardzo twarda. A co to za maszyna?
Na tej maszynie wstępnie spłatkowane tutaj nasiona podgrzewamy i dodajemy troszeczkę wody. Te nasiona oczywiście są podgrzewane nieznacznie. Ta maszyna jest przerobiona, bo wcześniej nie było grzałki elektrycznej, tylko pod spodem było palenisko i po prostu się paliło drewnem i te nasiona się podgrzewały. I często zdarzało się tak, że te nasiona były za mocno podgrzane i olej miał taki specyficzny smak. Teraz nie możemy tego robić, dlatego że to musi być olej zimno tłoczony. Na przestrzeni trzech ostatnich tysiącleci olej rydzowy tradycyjny był wykorzystywany w Polsce jako środek spożywczy i techniczny. Z chwilą pojawienia się innych roślin oleistych jego znaczenie zaczęło spadać. W okresie powojennym do 1955 roku był drugą rośliną oleistą przetwarzaną na olej. Po tym czasie rzepak całkowicie wyparł lniankę z uprawy. W połowie lat 90. powrócono jednak do produkcji oleju rydzowego tradycyjnego. Musimy tutaj uważać. Tak. Odsunąć się nieco. Tak. To jest ostatni etap tłoczenia. Czyli tutaj wsypujemy nasiona, a tym przybijakiem, to tutaj jest taka przeciwwaga, przybijamy je, a sam tłok hydrauliczny, który będzie tłoczył, wychodzi od dołu i przy około tam 450 atmosfer, to jest bardzo dużo, zacznie już tutaj być wyciskany ten olej na zimno. I teraz wyobraźcie sobie, teraz mamy tutaj mechaniczny silnik i mechaniczną przekładnię, ale przedtem kiedyś to robili ręcznie. Czyli było dwóch takich facetów, którzy ten siłownik tak drągiem takim popychali na dół i to była żmudna i bardzo ciężka praca. Ja jeszcze od razu zapytam, ilu nasion trzeba, żeby powstała taka butelka oleju? Żeby wytłoczyć litr oleju, trzeba mieć dobrych nasion, około 3,5 kilo. Mamy własną odmianę, która się nazywa nasion, własną odmianę nasion zarejestrowaną, która się nazywa Śmiłowska. Od Śmiłowa, gdzie jesteśmy. I oczywiście ten olej, jako jedyny w Polsce, ma znak gwarantowana tradycyjna specjalność. To jest oczywiście znak uznany przez Unię. I tak proces produkcyjny został zakończony. Teraz pozostaje tylko spożywać, a z pewnością warto, ze względu na bogate wartości odżywcze. Jak ten olej wpływa na nasze zdrowie? Olej rydzowy ma fenomenalny wpływ na nasze zdrowie, ponieważ dostarcza nam wielu nienasyconych kwasów tłuszczowych. Stosowanie tego oleju na co dzień powoduje, że możemy obniżyć cholesterol we krwi oraz pozbyć się cukrzycy stopnia drugiego. To jest taka witaminowa bomba. Tak, witaminowa bomba, ponieważ zawiera witaminę A, D, podstawy witamin, które powinniśmy uzupełniać w swoim organizmie. Dzięki czemu też mamy energię? Energia, witalność na co dzień. Czyli warto spożywać codziennie właściwie i do śniadania, i do obiadu, i do kolacji. Wśród innych olejów rydzowy tradycyjny wyróżnia się specyficznym smakiem z wyczuwalną nutą cebuli i gorczycy oraz przyjemnym aromatem. Pani Krystyna Just to znana w gminie Szamotuły promotorka oleju rydzowego tradycyjnego i jego walorów smakowych. Postanowiła pokazać Marysi, jak można wykorzystać go w kuchni. Pani Krystyno, olej rydzowy jest od zawsze związany z Szamotułami. Tak, to jest typowy olej dla ziemi szamotulskiej. Ja mam na sobie strój szamotulski, tak zwany strój babski, czyli strój mężatki, żeby podkreślić rolę tego oleju, jaki on odgrywał na ziemi szamotulskiej. Spożywano go z różnymi potrawami. Był to taki przede wszystkim olej postny, szczególnie w Wielkim Poście spożywano. Wtedy, kiedy przed Wielkanocą nie było jeszcze innych plonów. A co tutaj możemy zrobić? Co by pani zaproponowała? Bo to podobno jest lokalny rarytas. Tak, lokalny rarytas, śledziki w oleju rydzowym i cebulka w oleju rydzowym. To działamy. To może trudne zadanie dla pani, czyli proszę obrać cebulkę, dlatego że do tej potrawy potrzebna jest cebula, ogórek kiszony, no i oczywiście śledzik. Będzie
cebulka do śledzika i będzie cebulka tylko do oleju rydzowego. A ja w tym czasie, jak pani będzie obierała cebulę, pokroję ogórka kiszonego. To może proszę pokroić krążki. To. A tu pokroimy to w drobną kosteczkę. Odrobinę solimy tą cebulkę. Odrobinę. Tyle? Za dużo. A to jest tak, sól. Mhm. I proszę wrzucić tutaj do ogórków. Tak. Cebula wycisnęła z oczu Marysi łzy, ale jak widać, nie poddawała się w działaniu. Dodajemy troszeczkę pieprzu. W dawnych czasach nie dawano pieprzu, tylko dawano zmieloną czarnuszkę. Też to było bardzo smaczne. I dajemy, wlewamy sporo oleju rydzowego. Do tego jeszcze oleju, bo szamotulanki zawsze były bardzo oszczędne, żeby nie dawać tak strasznie dużo oleju, bo to cenna rzecz, to wlewało się troszkę soku z kiszonych ogórków. Jak wiadomo, to sama dobroć. Płaty śledziowe bierzemy i kroimy i śledzika wrzucamy do naszego dressingu i kładziemy przynajmniej na 2 godziny w chłodne miejsce, czyli do lodówki. Z wierzchnich warstw cebuli zostały nam jakby te koszulki cebuli, które pokroiłyśmy. Pani Maria pokroiła tak drobniutko w kosteczkę. Bardzo drobniutko i zmorzyła solą. I to wykorzystujemy jako cebulę z olejem rydzowym, które dajemy jako oddzielną potrawę do chleba, do ziemniaków, czyli poznańskich pyrów. Potrawa gotowa. To tylko jeden z wielu rarytasów, które można przygotować z olejem rydzowym tradycyjnym. Jak widać, z pewnością warto podjąć się takiego wyzwania. Ślinka cieknie, nawet bez próbowania. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Jak widać, bardzo wzruszyła mnie historia śledzia z cebulką i z ogórkiem. Panią też wydawała cebulka. Ta cebulka, dotarło. Tak. I ona w kosteczkę taką trochę, tak? Potem tak, w drobną kosteczkę. Drobną kosteczką, Marysi, jak mamy już doświadczenie, nie wychodzi tutaj. Tak?